Jakby na nie nie patrzeć, to spośród trzech tworów pokongresowych Królestwo Polskie było najbardziej wolnym i najbardziej polskim terytorium dawnej Rzeczypospolitej, przez co stało się centrum polskiej myśli, kultury, nauki, a także centrum życia politycznego i gospodarczego. Niestety, większość z tych funkcji kongresówka utraci zaraz po 1831 roku. Ale jak do tego doszło? Za chwilę Wam o tym opowiem. Zapraszam Was więc teraz na kolejny odcinek na kanale Lekcji Historii na YouTubie, w którym pomówimy sobie właśnie o Królestwie Kongresowym. Zaczynamy! Jak już mam nadzieję dobrze pamiętacie, obradujący w Wiedniu Kongres postanowił o zlikwidowaniu utworzonego w 1807 roku przy pomocy Napoleona Księstwa Warszawskiego. To właśnie ze znacznej części tegoż księstwa powstało Królestwo Polskie. Natomiast wydzielono także ziemię kujawską oraz Wielkopolskę i utworzono na tych terenach Wielkie Księstwo Poznańskie, które pozostawało pod zwierzchnictwem króla Prus. Natomiast na południu okolice Krakowa oraz Wieliczki, czyli terytoria, które zabrała Austria podczas trzeciego rozbioru, posłużyły do utworzenia Rzeczypospolitej Krakowskiej. My jednak dzisiaj skupimy się głównie na kongresówce, czyli na terytoriach, które pozostawały mimo wszystko pod zwierzchnictwem trzeciego zaborcy, czyli Cesarstwa Rosyjskiego. Do najważniejszych cech Królestwa Polskiego możemy zaliczyć własne terytorium i granice, odrębne organy państwowe i instytucje administracyjne, niezależną oświatę oraz sądy, własny sejm, monetę, odrębne prawo, ale co najważniejsze, posiadało własną armię. W kongresówce najważniejszym i w sumie jedynym językiem urzędowym był oczywiście język polski, a urzędy mogli sprawować jedynie obywatele Królestwa Kongresowego. Jedyne, co powstrzymywało kongresówkę przed pełną suwerennością, była unia dynastyczna pomiędzy Cesarstwem Rosyjskim, a właśnie samą kongresówką. No prościej mówiąc, łączyła ją unia personalna, ponieważ car Aleksander I był jednocześnie carem Rosji i królem Królestwa Polskiego. W Petersburgu był despotą, a w Warszawie był władcą konstytucyjnym. W kongresówce król posiadał pełnię władzy wykonawczej. To też z tego powodu mianował on ministrów, referendarzy, urzędników wysokiego stopnia, senatorów, sędziów i biskupów. Stał na czele armii w czasie wojny i pokoju. Mianował dowódców. Polityka zagraniczna była także sprawowana tylko i wyłącznie przez postać samego króla. Pozycję monarchy określała ustawa konstytucyjna, przygotowywana przez zespół pod kierownictwem księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Ale nadawał ją król, to też w istocie zależała ona głównie od niego. A przez to, że konstytucji nie przyjął ani Sejm, ani nie zatwierdziła jej ludność, to król, który ją nadał, miał prawo także ją odwołać. Król zwoływał także Sejm. Miał prawo go przedłużać, rozwiązywać i odraczać. Do niego należała inicjatywa ustawodawcza. Ustawy miały trafiać do Sejmu poprzez Radę Stanu. Następnie król je sankcjonował. Jeśli zaś tego nie zrobił, ustawa przepadała, co nazywano prawem weta absolutnego. Zastępcą króla został namiestnik, który prezydował w Radzie Stanu podczas nieobecności monarchy. Namiestnik mógł zarządzać sprawami publicznymi, mianować urzędników, nie mógł natomiast kierować armią, mianować dowódców, prowadzić polityki zagranicznej ani zatwierdzać budżetu. Pierwszym i zarazem ostatnim namiestnikiem Królestwa Polskiego został generał Józef Zajączek, o którym mówiono, że przyjął urząd przewyższający jego zdolnością, ale niedorównujący zasługom. Józef Zajączek nie zdobył uznania ani nie wyrobił w sobie autorytetu. Stare rody arystokratyczne nie lubiły go za jakobińską przeszłość. Był uległy wobec Rosji, przez co uchodził za marionetkę w rękach cara. Generalnie jego kariera była świadectwem przegranej radykalnej lewicy. Co do wojska kongresówki, musimy tutaj powiedzieć, że miało ono jawnie polski charakter. Posiadało polskie sztandary, polskie barwy, polskie orzełki i komendy. Generałowie i oficerowie to byli Polacy. Stan materialny także był bardzo dobry w polskim wojsku. No, w polskim, w wojsku Królestwa Polskiego. No, ale to wiązało się akurat z tym, że blisko 50% budżetu szło właśnie na ten cel. No ale niestety, w wyniku prywatnej umowy cara Aleksandra I ze swoim bratem, wielkim księciem Konstantym, ten zrzeka się zwierzchnictwa nad wojskiem i przekazuje je w ręce swojego brata. Polacy mieli mocno za złe carowi, że
No nie, że to, że przekazał władzę komuś innemu, ale że przekazał ją właśnie swojemu bratu. Bo jak powszechnie było wiadomo, Konstanty uchodził za osobę bardzo porywczą, niezrównoważoną wręcz, agresywną i skłonną do przemocy. A wszelka niechęć wobec niego poskutkowała w ostateczności tym, że Konstanty powołał do życia służbę policyjną, w której pracowali głównie nie Polacy. Postrzeganie Romanowów w kongresówce zmieniało się z każdym rokiem ich władzy coraz bardziej. W 1815 roku, gdy car Aleksander I przyjechał do Warszawy, zdawał się wyznawać idee wolnościowe. W stolicy ukazał się Polakom w białym mundurze generała polskiego. Komplementował arystokrację, zabawiał damy, przymknął nawet oko na transparent, jakim przywitała go społeczność Warszawy, a hasło na tym transparencie brzmiało: Niech żyje najjaśniejszy Aleksander, pan obrońca ludów Europy, ojciec nasz. A teraz przyjrzyjmy się jeszcze raz temu hasłu, a zwłaszcza zwróćmy uwagę na pierwsze litery zdania, które pada po słowach niech żyje. W 1818 roku podczas Sejmu car Aleksander wypowiedział słowa, które rozbudziły potężne nadzieje, a brzmiały one tak, posłuchajcie. Jako też po waszych dobrych ku mnie uczuciach, wierny moim przedsięwzięciom, będę mógł dalej rozszerzyć to, co już dla was uczyniłem. Słowa te pozwalały myśleć, że car przyłączy do granic kongresówki tak zwane ziemie zabrane. I nigdy wcześniej i nigdy później sympatia Polaków do cara nie była tak duża jak wtedy. Hołd składali mu m.in. Stanisław Staszic, Jan Woronicz, a Alojzy Feliński napisał nawet utwór, który brany był za manifest nadziei i wiary w dobre intencje cesarza. Utworem tym była pieśń Boże coś Polskę. Oczywiście wszelkie marzenia tego typu można by było uznać za marzenia ściętej głowy, ponieważ niemożliwe było przyłączenie tzw. ziem zabranych, które pozostawały dalej w terytorium Cesarstwa Rosyjskiego, do Królestwa Kongresowego z prostego powodu. Car Aleksander przede wszystkim musiał się liczyć z głosem biurokratów oraz wszelakich dworaków w swoim państwie, którzy uważali, że car powinien wręcz ukarać sojuszników Napoleona, a nie nagradzać ich ideami wolnościowymi, konstytucją i dodatkowym terytorium. No i tę zmianę cara Aleksandra można było zobaczyć już w roku 1820, kiedy to zapowiedział zmiany oraz rewizję konstytucji. I w tym też samym roku pojawiła nam się pierwsza legalna opozycja w Sejmie Królestwa Kongresowego. Tą opozycją stali się tak zwani kaliszanie, czyli reprezentanci powiatu kaliskiego, liberałowie, którym przewodniczyli bracia Bonaventura i Wincenty Niemojowscy. Krytykowali oni niektórych ministrów za mało liberalne podejście w kwestiach gospodarczych. Występowali także w obronie konstytucji. I to między innymi z ich powodu następny Sejm car Aleksander zwołuje dopiero po 5 latach, dodatkowo znosząc jawność obrad oraz uniemożliwiając wejście na salę obrad sejmowych opozycji z braćmi Niemojowskimi na czele. I tu popełnił błąd, ponieważ zabraniając możliwości dyskusji legalnej opozycji, naraził się na powstawanie nielegalnej opozycji, która była już znacznie cięższa do kontrolowania, ponieważ nie mógł przewidzieć, jaką siłą będzie dysponować oraz kto tak dokładnie w niej będzie uczestniczył. I chyba najlepsza rzecz, jaka przytrafiła się Królestwu Polskiemu w okresie od 1820 do 1830, to wybór na ministra skarbu księcia Ksawerego Franciszka Druckiego-Lubeckiego, który jako energiczny polityk zrewolucjonizował system podatkowy. No może nie z korzyścią dla najbiedniejszych, no ale jednak w sposób jawnie przyczyniający się do poprawy stanu finansowego Królestwa. Nakazał on bowiem ściągać długi z długo zalegających już dłużników. Potrafił kontrolować pracę urzędów osobiście. Wchodził po prostu do biura i patrzył, czy którzy pracownicy no nie odstawiają fuszerki, jednym słowem. Jeżeli ktoś coś takiego robił, to wylatywał z pracy momentalnie. Jego działania przyczyniły się do zwiększenia budżetu Królestwa Polskiego
z poziomu około 40 milionów złotych polskich do poziomu 80 milionów w przeddzień powstania listopadowego. I mimo, że sam Drucki-Lubecki był przeciwnikiem powstania, to właśnie te jego fundusze zgromadzone w Skarbcu Królestwa pozwoliły na utrzymanie walk przez dłuższy czas. Na co jeszcze wpłynął Franciszek Drucki-Lubecki? No mianowicie wynegocjował z Prusami zmianę cła, które pozwoliło na ożywienie handlu pomiędzy Królestwem Polskim, a właśnie chociażby Wielkim Księstwem Poznańskim czy Prusami. Z jego inicjatywy także zbudowano kanał augustowski, który połączył Wisłę z rzeką Niemen. Generalnie człowiek ten starał się jak mógł i taką kulminacyjną kwestią jego działalności jako ministra skarbu było utworzenie w 1828 roku Banku Polskiego. Banku Polskiego, który był czymś, co naprawdę świadczyło o tym, że państwo, które już powoli miało zmierzać się ku upadkowi, jednak potwierdziło, że ma szansę przetrwać. Ma szansę przetrwać, bo ma ludzi, którzy potrafią nim zarządzać. Tak więc książę Ksawery Franciszek Drucki-Lubecki to pozytywna postać w historii Królestwa Polskiego. Choć rok 1828 wiąże się nie tylko z powstaniem Banku Polskiego, ale także z założeniem bądź związaniem się bardziej spisku podchorążych. A spisek podchorążych to jest już jeden z elementów kolejnego tematu, czyli powstanie listopadowe. Być może niedługo na kanale się pojawi opracowanie tego tematu. Natomiast dzisiaj to już koniec. Kongresówka w zakresie podstawowym powinna być Wam już dobrze znana i przystępna, więc jeżeli macie ochotę do dalszej dyskusji, zapraszam Was do tego w sekcji komentarzy pod spodem. A tymczasem żegnam się z Wami, dziękuję za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!